Ci nie pozwala się bawić? Nie. Ja pączki pieczę. No właśnie, bo my dzwonimy w tej sprawie. Kot na dół. Dzień dobry. Ja taka jakaś niewyszykowana, nie zaplanowałam sobie tego. Co? Umyłeś nam. Super, tak. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy poniedziałek. A jak to poniedziałki? Się okazuje, że tylko mój starszy syn lubi poniedziałki. Zaczęliśmy ten poranek od naleśników. W planach mamy 3 naleśniki, bo dostałam farsz od mamy. I tak. Jedne to będą krokiety. Kapustą i mięsem. Jedne na słodko, a trzecie na ostro, takie jak ja robię z taką, no ja wiem, taką ala sałatką do środka. Mama. Można powiedzieć, tam jest szynka, ser, kukurydza, ogórek. Mama, to net. Jak on gada. Niemożliwe. Tak gada, szkoda tylko, że aż mu się buzia nie zamyka. Dobra, ja tutaj wzięłam i nagrywam. To się chyba składa, że to będzie super nudny weekend. Tydzień. Super nudny tydzień. Nic nie mam w planach. Jutro jest balik syna tylko, więc będzie przebrany za Luigi'ego. Tak, zrobiłam strój. Się okaże. Ja nie wiem, czy ja będę miała co wam tutaj dobrze ludzie z drugiej strony internetu pokazać, no ale... Coś tam nagramy. Coś tam montowałam. Dzisiaj jest poniedziałek, więc wchodzi vlog, a potem wejdzie film. Jaki wejdzie film, Ignacy? Ach, sprzątanie szuflad w całym mieszkaniu. O, poszło dobrze. Okej. Jednak mało mąki. Dobra, bez zbioru. Lepiej przed domkiem wszystko wyciągnąć. Ja mama tylko parę słów powie, dasz mi? Byłam w Primarku. Byłam, zobaczyłam na własne oczy. Czy warto jechać te 50 minut chyba wychodzi? Sama nie wiem, czy warto. Ale tak, no głównie żeśmy obkupili dzieci. I mam w sumie na duży spokój z dziećmi, aż chyba do lata tak naprawdę. Ale żeby mi to tak jakoś dech odebrało, bycie tam, ciuchy, gęsto tam, ale nie było dużo ludzi, więc nawet spoko. No fajne te ciuchy, oczywiście wszystko żeśmy odpakowali, nic nie nagram. Ale jeszcze ten jeden musisz odkręcić, ten. Fajnie, bo najbardziej mi się podobały ciuchy dla starszego syna, on ma 9 lat, tak mniej więcej 146, chociaż 146 było trochę duże, ale fajne były tam
Dużo Minecrafta? Wiecie, nie? Jak to? Te dzieciaki Minecrafta i był Naruto. Nie wiem, czy ktoś w ogóle wie co to, kto to i co to za bajka, to anime dokładnie. Był czas, że oglądaliśmy i młody, no, zachwycony. Ciuchy cenowo różnie. Znajdziesz i tanie, i drogie, i ja sobie kupiłam aż piżamę. I bluzkę taką do ćwiczeń, tak? A chciałam dres, ale nie było fajny dres. Albo były jakieś takie worki, albo może tylko popatrzył i... Było dużo Dragon Balla tak dla męża, ale w sumie się nie skusił, wziął sobie tylko majtochy. No ale dzieci żeśmy kupili. Zuzannę, strój kąpielowy, bo dzieci od 2-4 początku marca idą na kurs pływania. Nasza dwójka starszych dzieci. Ja średnio pływam, ja się tylko utrzymuję na tafli wody i nie jestem w tym specjalistą i wydaje mi się, że mój lęk jakiś taki do wody czy niechęć trochę mają moje dzieci po mnie, więc ja chcę, żeby się nauczyły pływać, żeby na całego mogły cieszyć się z wody. Przy odrobinie szczęścia będziemy mieć basen może na podwórku. I pierw są zapisani na kurs początkowy z 12 lekcji po 45 minut. Musimy jeszcze kupić Piotrkowi kąpielówki, bo nie było tam właśnie w Primarku kąpielówek. I aha, jeszcze żeśmy sobie tak wpadli na to, że oprócz tego trzeba jeszcze mu klapki kupić. No ale to Primark jak Primark. Weszliśmy jeszcze, bo ogólnie tu u mnie, gdzie mieszkam, no nie ma takich sklepów. Są jakieś takie zwykłe handemy, rezerty i takie tam. Ale nie mamy, nie wiem, z czego najbardziej ubolewam, mamy daleko IKE, mamy tego Primarka, no chociaż teraz tak jest w miarę blisko. W Katowicach nie mamy Tigera, TK Maxx, ale byłam w TK Maxxie. Ej, komu się tam podoba? To wygląda jak wielki Ciucholand, ale ceny nie są ciucholandowe. Ja się nie znam na markach, jestem jakaś taka... Mama. Piłeś, a teraz z powrotem musisz to zamknąć. Ja się nie znam na markach, jestem taką ignorantką w tym temacie. Od jakiegoś czasu, jeżeli chodzi o ciuchy dla nas, może niekoniecznie dla dzieci, bo dzieci tak niszczą, że nie ma co wydawać, nie wiem, jakich pieniędzy na ciuchy dla nich. Przynajmniej mam ja takie podejście, więc patrzę gdzieś tam na składy, niekoniecznie na markę. I tak uważam, im mniej, tym lepiej, jeżeli chodzi o ciuchy. I teraz mam porządnie wyczyszczoną szafę, brakuje mi paru elementów, które gdzieś tam z biegiem czasu będę chciała kupić. I jest naprawdę łatwiej mi się ubierać. O, ironio. Więc patrzę na skład, wolę kupić jedno porządne, wiem, że będzie mnie czekało już teraz chyba nie, ale na przyszły sezon porządne zimowe buty. Dobra, wyjadę o butach, a miałam o TK Maxxie. Kupiłam sobie świeczkę w TK Maxxie i to było tyle. No, wyszłam do Zary, bo my nie mamy Zary. I jakoś też mi się nie chciało. Była duża kolejka, więc jak tylko zobaczyłam, że jest taka kolejka, to pomyślałam, dupie to mam, nie wyszło. Ciuchy jak ciuchy, no. Ale jeżeli na przykład, ja mam troje dzieci i tak na raz będę im chciała kupić na przykład serię letnich ciuchów, bo na bank powyrastali z poprzedniego sezonu, z większości rzeczy, no to bym pojechała. Dzieciaki cieszy, kupi Minecraft. W ogóle była bluzka dla dziewczynki z Minecrafta, z różowym napisem, no hello, tego u nas nie było, nigdzie nie widziałam, w wersji damskiej Minecrafta, czy dziewczęcej, więc... ale też byliśmy teraz w takim momencie, kiedy gdzieś tam jakąś zimową serię wyprzedawali, ale nie do końca były już takie, było coś tam krótkich rzeczy, ale takie jeszcze przejściowe, ni to letnie, ni to do końca zimowe. Na przykład nie było w ogóle t-shirtów takich dla Ignasia na długi rękaw. No nie było, wszystko na krótki rękaw. Ej, na długi chciałam, bo jeszcze mama. Zimnych dni jeszcze trochę nam zostało. Ty to całe rozwalisz, wiesz o tym, majsterklepka? Tyle. Byli, zobaczyli, ciekawość zaspokoiłam. Dobra. Pogadałam o pierdach. Nie. Jak wspomniałam, nasz ekspres do kawy zabawkowej nie służy do robienia zabawkowej kawy, tylko i wyłącznie do rozkręcania i skręcania śrubek. Nie ma dziecka. No i przyłapany. A Piotruś ci pozwolił? Nie. Piotruś ci pozwolił? Pierwsze słyszę. On ci raczej nie pozwolił. To jest jego jaskinia Minecrafta.
Przegrałeś. Nuby. Ci inni, ty nie. Nuby. Ja nie. Dostałam miły komentarz. Nie wiem, no. Jakiś pani. Od pana? Pani. Nie. Tam B. To. Tak, bo ty nie wkręciłam tego aparatu. To B. Już idę, kochanie. To chodź. Idę, no jakie B? Pokaż ty mi, jakie B. To. To jest awokado. Awokado, dotknij. O, płyn kupiłam, to mama je. Mama lubi. Mniam. Łosoś. Łosoś. To dolar. A to co to? Masz. Ma więcej, trzeba tu wrzucić tu. A tu to po prostu. Mama. Pierdolnik. Ogórek. Ogórek. Pięknie mówisz. Masło było w promocji. Hop, 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 o. Płyn. Płyny też były w promocji. I jeszcze. O, a to wiesz co to? Rzodkiewka. Co to? Pomidor. Dorek. Pomidor. Ciasteczka i więcej masła. Masło, bo u nas gdzie masło. Ignacy, zlizujesz masło zawsze, prawda? A to wiesz co to? Tak są on. Ten kot się w życiu nie nauczy. Nie wolno dupci na blat. Zapomaj. Kaczu ładnie pachnie. Sól do kąpieli. No to nie miałam żadnej. Ładnie. Tak sam. Nie. Ładnie pachnie. Nie. Wszystko. Chcesz to wziąć do pokoju? Tak. Do zabawy? Nie wolno kotu siedzieć, nie wolno na kole. Nic nie dociera. Ignaś sam zawołał, siku. Mama.
Rafał. Dzień dobry. Kto tu wstał? Hej, od razu musisz już biec, a nie poprzytulamy się. Chodź tu do mamy. O, cześć. Wyspałeś się? Nie. A propos, czekam na Luigi'ego. Tak. Piotruś miał namalowanego wąsa? Tak. Pamiętasz? Ja też. Ty też byś chciał takiego wąsa? A fajnie wyglądał? Tak, tak. Dżemka, dżemka i po dżemce trzeba się zbierać. Patrzyłam. Mam śledzenie telefonu. W ogóle. Okidoki. Strój. Ojejku, mamy brudne lustro. Strój dzisiejszego dnia. Zukowiała bluzka. Sweterek chyba handem. Galoty chyba C&A. I moja Mienbaks. Chciałam ją sprzedać, ale wróciła miłość do niej. Jednak ją zostawię. Nie wiem, zostaw, chodź, idziemy. Zostaw, bo to od Zuzi jest. Dzieci zjadły pomidorową i jem sama krokiety. Tak mnie załatwiliście. Co? Mówię, że sama jem krokietę. Będzie dla taty. On mnie pogardzi. Co? Lubię krokiety? No i? Dobre było? Nie, dobre. Nie, bo ty dżemu nie lubisz. Nie, to dżemu nie lubisz. Ale trochę podziwałem. Tak, dzień Boże. Jak można dżemu nie lubić? Ale ty masz ładną czapę od brata. Młody uparł się ubrać skarpetki na trampoliny, takie antypoślizgowe. Grunt to wie, no wiem, ale nie nagrało się. Patrz jak biegniesz, szybko! Yeah. Teraz jesteś taki szybki? Tak! Ja jestem szybszy od siebie. Od ciebie, patrz. Nogi! Raczej spadają. A ty też, Jackson. Osiedlowy monitoring. Wszystko wiedzieć musisz, co i jak. Bo tam ptaszki siedzą na drzewku. Stąd te zainteresowanie. Mamo, jedzie. Co się, Jackson? Tu na drzewku, tu na gałązkach siedzą. Widzisz je? Tak. Widzisz te ptaszki? Tak. No nie wiem, czy ty je masz. A my ptaszki oglądamy na drzewku. Przez lornetkę. Ciocia to jest. Cześć. Cześć. Pa, pa. Pa, pa, ciocia. Ale ładnie. Nie, mama. Miłość. Co? Co? No masz. Miłość. Co ci mam dać? No tu mam, am. Tu przygotowane, jak zjesz, to ci dam. Zatkało się już, zakleiło ci tego dzioba. Jak tam? Na tym zamku? Fajnie było. Tak? Tak. Był Jędrzej czy nie?
No nagram cię jak. Dawaj. Ostatni. Dobrze. Jeszcze raz, no. Udało się? Brawa! No super! Gram co? Odejdź, odejdź. Co jeśli? Zapuszczam. Nie! Kuźwa, aparat miała w ręku. Ale masz lód. No, mama, no tak. I co ty z tym lodem zrobisz? Na ziemię. O ziemię. Jeszcze raz, może się rozwalić, co? No. Uważaj, Pancia. Zamówiłam. Pierwszy raz będę mieć zestaw do ćwiczeń. Jak wiecie, mam tylko z innej firmy jeden zestaw góra i dół. Jedna zestaw długich getrów, leginsów, a tutaj mamy zestaw brązowy. Ale będzie dzisiaj ćwiczone. Fajnie. Tak? I mam dres. Szary. I powiem, że jest taki grubaśny na porządną zimę. Czy on będzie wart swojej ceny? Zobaczymy. Wziął dzieci i poszli na plac zabaw, bo dzisiaj jest naprawdę ładnie, już byłam z chłopcami na dworze, ale Zuzi nie było, jakaś... Mam kawę. Zaraz wam pokażę zestaw przyjemności. Zestaw przyjemności na najbliższe pół godziny. Ja potem ubiorę się w mój czekoladowy strój do ćwiczeń. Zobaczymy. Jeżeli nie będzie tak zjeżdżał, jak miałam zwykłe jakieś getry innych firm, to zawsze zjeżdżały z tyłka. No nie. A te karpety, jestem zadowolona. Strong Point jest nawet trochę droższy. No ale stawiam na jakość, nie na ilość. I kupiłam jeden dres. Będę w nim chodzić non-stop. Okej, okay. Zestaw przyjemności. A, to nie jest przyjemność. Książka.
książka słodkości Kafka. Czego chcieć więcej i pół godziny dla mnie. No cześć! No hej. No, mów Ignaś. Mów! No cześć Ignaś. Cześć. No, odezwał się, więc chciał rozmawiać. No, i no. Co powiesz babci? Mogę ja? Babcia pączki piecze. No właśnie, bo my dzwonimy w tej sprawie. No, się domyślam. Ta mama. Jak tam sytuacja? No, wiesz co, no... A jakie będziesz robić? Wiesz co, no to takie zrobię tradycyjne, a dla dzieci to chyba zrobię serka homo. Dziękujesz, musisz klikać te hopie. No nie haha. No bo to chciała mi właśnie powiedzieć, że będzie robić oponki. Dobra, no dobra, to ja zrobię pączki. Ale to nie będziesz mieć czasu wpaść na kawę? No nie, nie no bardzo. Dzisiaj będę miała wyjść gości, wiesz co, to może tak, że ja po prostu jak zrobię, będą już gotowe, to dam ci znać. Wiesz? Dokładnie, bo to będzie zależało, która będzie pora, czy mi Ignaś będzie spał, czy jeszcze nie, czy już może wstanie. Mam smakać i powiem, że idę właśnie zaraz kawę sobie zrobić i ja już bym ze takiego hapła nie powiem. Ale mam Ferrero Rocher z walentynek, trudno, na razie sobie do kawy wezmę, no jakoś to przetrwam. No, papa. Mój strong point jest za ciasny. Swój rozmiar wzięłam. Mama, papa, papa. Nie wiem, jak się to wydarzyło, bo się mierzyłam. Nawet mąż mi pomagał się zmierzyć i według wymiarów jest okej, a weszła mi nawet w kostkach. Się pomierzyłam, że się źle pomierzyłam i trzeba odesłać. Mam jeszcze dres. Tego przymierzę zaraz, bo się nad nim zastanawiam. Bluza chyba okej, ale... Leżymy i bawimy. Zaś leży na podłodze. Bawi mi się piaskiem kinetycznym. Właściwie to młody go masakruje. I... Dzisiaj jest tłusty czwartek! O tak. Moja mama robi najlepsze pączki na świecie. Te sklepowe się... Mama, wstyd im. Mama, tort! Piękne, tort. Ale mama czeka na pączki. Moja mama robi pączki, a teściowa robi kuponki. Nie wiem, czy... Wiecie, co to oponki? Takie... Zobaczycie, potem pokażę. Fajnie. Jestem załamana. O, skusiłam się drugi raz w życiu na strój sportowy. I sama nie wiem, bo on jest oczywiście za ciasny. Więc weszłam i krew przestała krążyć w moim ciele. Ale... ale tak się teraz zastanawiam, bo muszę go odesłać, of course. Czy dalej skusić się i zamówić sobie ponownie tego, ten strong point? Czy może wrócić do tych, które miałam już wcześniej i w sumie jestem bardzo zadowolona. I teraz nie wiem, co mam zrobić. A kto posprząta te purdello bum bum? Ja. Da, na bank. Pierwsze słyszę. I musimy pochwalić tego tutaj kawalera. Prawda? Co to się dzieje? Ignaś mówi, że Siusiu robi? Siusia. Młody woła Siusiu. Kupię nie. Ale woła Siku! Woła Siku! Mamy to! No nie jesteśmy jeszcze na etapie, w którym... Przepraszam. Przepraszam przy pana. Przepraszam, pan mi trochę przeszkadza. Mamy to z tym Siku! Miarę nawet mamy. Ja nie wiem, po prostu w pewnym momencie... Czekaj. No włącz sobie, po prostu w pewnym momencie zatrybił. Nie było łatwo i jeszcze się zdarzają wpadki. Nie czuję się jeszcze na tyle pewna, żeby wyjść z nim z domu bez pampersa, bo na dworze kompletnie jakby traci. No i wiadomo, na spanie też, też ma pampersa, bo to też jeszcze wstaje z pełnym, więc w ogóle nie ma... drygu i jakby zanim się rozbudzi, to ja go muszę też na te pierwsze siku po wstaniu zaciągnąć, bo jest taki jeszcze nie wiem co. Nie, 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 nie wolno na oczyszczacz piasku kinetycznego. To, czy...
Chłopie, zatkałby się. Mogę już posprzątać? Każdy ma swój tłusty czwartek. Ja mam tu mój tłusty czwartek. Ponczusia. Niektórzy lubią pączki. Niektórzy piwo. Kot też zainteresowany. Ignaś? Nikt nie lubi łososia. Powiedz do kamery, dlaczego nie lubisz łososia i marchewki z groszkiem? Nie wiem, czemu. Mamo, to nie, mama. Ten też groszku nie lubi. Zapomnieliśmy śliniaka! Ja za niedługo pojadę po Zuzię, bo muszę jeszcze wejść do biblioteki. Tata, ją jam. Dobra? Ja chyba. Tylko nie groszek. To jest groszek. Dobry. Niedobry. Niedobry. Jak ładnie powiedziałeś. To chcę tak. On chce groszek? Tak. Nie, ja nie chcę groszek. Mam mu dać? Nie. Pod nogami niszczyciela była ta tarcza, ale nie chciałam się iść po nią. Ale jaką tarczę? No z Minecrafta Lego. Aha, Lego! Lego? Ty lubisz Lego od Ignasia? Od Piotrusia? Tak. A on ci nie pozwala się bawić? Nie. Lego? Też mu się pobawić Lego? Nie. Dobre? To samo, na drugą stronę. Chwila przerwy.